Witamy Was w kolejnym odcinku. W końcu duże żniwa zaczynamy. W końcu duże żniwa. Ciupieczka. A bardzo proszę. Zajebista przyczepa. Tak. 5 doły wejdzie na 3 kursy. No żyto niestety nie wyrobiliśmy się, bo nam farby brakło. Ale czekamy na farbę, bo nie ma co jeździć. Cierpliwy. Zyskuje dwa razy. Tak. Czy jak to tam, nie wiem. Nie wiem, jak to było. Czekaj, przypomnę sobie. Ale dobra, niech będzie tam. No. Cierpliwość opłaca, o. Wolne. Cierpliwość opłaca, ale to. Dzisiaj mulcimy, jutro sprzątamy wiatę jednak, bo czas nagry, nie ma kiedy, a tu to, a tu tam. A roboty jeszcze przy bidonie. Mateusz robi tam sieczkę, przy sieczkarni to ustawiał ten rozrzut. Ja robiłem, ja ustawiałem szczelinę w klepisku, bo tam trochę luzu było. Po 10 mm na lotowym, na wylotowym było około 8 też. 8 mm, a na wlotowym o 10 za dużo było, 25 około było, 26, a na wylotowym było około 10, to różnica była znacząca. Dobra, pan Bogdan już czeka i lecimy. Bez ścieżki. Ruszamy, pogoda się z... piękna, idealna na koszenie. 26-27, to jedziesz. Za dużo? Będzie trzeba spuścić, co? To jest za dużo, kurwa, jak jest. Mhm. Powinno być w pośrodku między max a mix. Mhm. Nie, no to ma pan coś, to a tam jest kurwa 2 cm powyżej maxa. Za dużo jest. Za dużo. Nie powinno tak być, bo wtedy te wszystkie uszczelnienia w silniku idą ciśnienie duże. O, widzisz pies. Łazisz pod nogami. No tutaj to jeszcze popuścimy i zakręci, póki jeździmy. 27 czy 24? Tutaj? Chyba ale później ciężko będzie chyba czas. Jakby trzymał korek, kurwa, żeby później za tego. Zakręcić. 27 tu będzie. No trzeba troszeczkę popuścić. To te, popuścić, no, tak, to już. No inaczej nie da rady. No nie. Nie ma jak. Dobra, no to idziemy, idę po ten klucz. Miedniczkę tu jest jeszcze. 21, 17.43, jedziemy. A no coś tu jest. No i co? Tak, to zimowy. To zimowy mówił. No i że mieta mu się wrzuciła, on tu chyba nawozu nie sypał, czy tam 100 kilo wsypał nawozu. Ten... No dziadzia przeżyto, fest! Dziadzia przez to ma ładne, jak nie wiem co, kurde. W szoku byłeś, Mateusz, że mu się takie ten urodziło. Piotruś ma przeżyto. No to, trzeba zobaczyć. Klepisko. Zwiększyć trochę. Tak, to na pewno. Klepisko teraz zwiększyć, bo jest szczelina ustawiona i... Jak tam w książce jest? To sita. No, to sita ustawimy jeszcze. Niech pan ten zobaczy w książce, jak tam jest. Tak jest. Tu na końcu będzie to. Mhm. To na miarę są. Jest. Przeżyto. Żyto. 900-1050. 3,5 ten wentylator. No to wentylator tak ustawimy. 7. Nie, to jest strzelina 7,4. Górne 8. Nie, tu, 5, tu, to pierwsza. A. To żyto to. A nie, Kirunia. Tak, dobrze, 8, dobrze pan mówi. 8 i 6, tu. 8 i 6. 8 i 6. Wiatr 3,5 ustawię. Wiatr ustaw 3,5. A górne 8, a dolne 6. Dobra. Górne 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wiatr 3,5. I zobaczymy. No, teraz to się jeździ na tej oponie, kurde. Ale co mówił, że powalony fest? No, powalony fest. Przerośnięte. Jest, jest. Gotowe. Włączamy maszynerię, tak? To jest. Niech pan obrotu silnika da trochę. Bo za małe. Co tak tu się? Niech pan poczeka. Niech pan poczeka chwilkę. Zobaczymy, bo... Tam się sieczkarnia chyba bije, niech pan z gazu trochę. Bo tam ta budowa od sieczkarni tam bije chyba. Tak samo jakie prrr, niech pan zmniejszy gaz. O co bije? O tą osłonę może, niech pan posłucha. Nożyk któryś klepał tak. Jakby... O drut może, nie? Co? O ten drut, co tam jest, co przechodzi, nie? To tu nie słomy na tych drutach. Na tych nożach, no. Kurny. No. Takie tyknięcie. No. Nożyków któryś. A nie ten tutaj? Nie, chyba nie, chyba tam bardziej właśnie. Jak pan go tam. Bo te noże przechodzą między tamtymi. Tak, tak. No. Tam może coś kurde tych chyba. Nie są? Zobaczymy. Nieszkodliwe. Jak pójdzie słomę, może się coś da. Zobaczymy, przejedziemy raz. Słoma ułoży to może. Ale ten wentylator... 3,5. Tak jest. To mamy wiesz, jak jest włączona moczarnia u stawie. Tak? Ja, tak. Aha. Pakuj się. Cały pas jest cała ziemia, zobacz co się dzieje.
ten środek od połowy hedera do prawej to się zmierzę kolejnym przejazdem, bo nierówne pole. Pójdzie szybko.
były, to by zasunęły po ziemi i podgarniały to zboże. Elegancko. Ale ładnie się sypie do zbiornika. Jak pod górą będzie ładne, takie jeszcze bardziej, jeszcze ładniejsze będzie, to będzie może cały zbiornik nawet. Pod górą jest troszeczkę tylko położony, nie jest taki jak tu. Co tam będzie szło? No, na nie ciągniki nie przejedziesz? No. Nie przejedziesz za nami ciągnikiem? Nie tak. W tą stronę to wojna. Cofnie? Ja pierdolę, no. No i górka to była taka i już. No takie to toszenie, no. Dźwignią, drugą dźwignią. No to jest to... Drugą, drugą stronę. No nic. I co? Macie śrubokręt. Tego, śrubokręta podniesiemy tą zapadę. Masz, Mateusz. Ale może, ale trzeba by te linki. No to tam jest śrubka chyba. Tu jest śrubka, nie wiem czy to jest 13 chyba. Trzeba zluzować, tak. Pociągnąć tę linkę, żeby było regulacja. Trzeba opuścić header. Dobra. Znaczy to już można rzadka. Znaczy opuścić header. A może niech sprawdzi. Nie, no tylko ta zapadka trzymała. No. Bo pusty był podajnik. Co? Podajnik był pusty. Co, opuścić header? Tak. No i co, zobaczcie czy to chodzi? Poczekaj. Dobra. Klepnij, Stachu, to... Klepnij, to na nas dojdzie cała, o. Podajnik czysty, to wszystko cofnęło, cały ten syf. Wyłączył pan muckarę, jeszcze się to nie mogę załączyć, kurwa, jak się cofnęło tam do końca. O. No i teraz idzie. Przygody. No nie. No to byłyby za żniwa bez przygód. To? Ile ziemi z tyłu leci? Niech pan zobaczy w lusterku. W lusterku niech pan zobaczy jak ziemia leci. Jaki kurs tam jest z tyłu. Kurwa, chodź!
naleciało teraz, jak żeby ziemi zebrali. Kurwa, ile kłosów naleciało, jak żeby ziemi zebrali. To mokre to. Pokażemy wam, dogramy telefonem, jak tam kosimy pod górą jeszcze. Ile jest? Jest to piękna, nie ma. No prawie. Tak? Dużo brakuje. No mówię ci, bitko, już masz fest. Trochę jest. Trochę jest trochę. No więc ruska i już.